Fuck your world, I'll knock you flat on your bed. When I'm good, I'm really good, boy. When I'm bad, I'm better. Whoa, 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 whoa. Oh, when I'm good, I'm really good, girl. When I'm bad, I'm better. You be my bunny, baby, I'll be your Clyde. Hit the ignition and I'll give you a ride. Swing of your hips has got me fit to be tied. I'm shaking tail and taking names on the side. Honey, do whatever you want, I'll be watching. Get a little too close, now we're touching. No, I'm not fronting, I'm just stating a fact. I'll rock you. Ale nie ma jeszcze. Nie! Gdzie ty syny? Jo, witamy was serdecznie. Dzisiaj będziemy robić tutaj zabudowę. Tak, będziemy metamorfozować kolejną ścianę, która na ten moment jest biała i bez wyrazu. Tak w ogóle to jest Marta. Krzysiu, jesteście na kanale Enjoyment Family. Dobra, zaczynamy od projektu tej naszej zabudowy i tej części z wiatrołapem, bo musimy sobie poukładać, jak wcisnąć drzwi. Tak, dobrze to powiedziałaś. No nie wiem, co miałem dodać. No na zielono będzie. Drzwi robimy ażurowe, czarne. Będziemy je malować, bo one na początku są takiego koloru. O, taki jak tu. Je przemalujemy na czarno. Tutaj musimy dodać sobie takie belki, bo nie ma o naszym wymiarze drzwi. I jeszcze tutaj jest taki element, to też dorabiamy, to jest z regipsu zrobione, bo aktualnie normalnie tego nie mamy. No mamy taką wysoką, wiecie, wnękę i żeby to wszystko ładnie wyglądało, to zabudowujemy tą wnękę. I dzięki temu, że tutaj dodaliśmy tą ramę, to mamy tutaj wymiar, który nam pozwoli na zamontowanie dwoje drzwi. Jednej pary drzwi. I będą się otwierać na zewnątrz, w naszą stronę. Mamy nadzieję, że nam to wszystko wejdzie. Do tego jeszcze wymyśliliśmy sobie takie uchwyty, klamki do tych drzwi, żeby, wiecie, nie były to takie dupcyngielki małe, takie klameczki, tutaj takie okrągłe pukielki na środku, żeby to, wiecie, jak to się nazywa? Gałki. Żeby nie było gałek, tylko będziemy mieć designerską, wielką, długą klamę przez od samej góry do samego dołu. I będziemy ją malować na czarno, a będzie ona zrobiona z kątownika, więc to jest według mnie sztos pomysłu, nie? Najlepszy, to wyżyny artystycznych uniesień moich. Więc zaczynamy. On cały w stresie jest, on jest cały w stresie. Zanim przejdziemy do remontu, to zacznijmy od początku i od naszej wtopy, którą zaliczyliśmy. Pojechaliśmy do sklepu, żeby kupić takie okrągłe, duże lustro. Jak największe, jakie było. Tak, jak największe, żeby poszło ona na tą zieloną ścianę. Tak sobie wymarzyliśmy, że między łazienką a tą szafką będzie pięknie duże lustro. Bo mówi, że powiększa przestrzeń, że odbija światło, że wiecie, w ogóle same superlatywy. No i lustro to mówi, jest, to jest to lustro, no nie? Patrzę, trochę drogie to lustro, no ale... Wzięłam. No właśnie. No i później pojechaliśmy do domu. I sprawdziliśmy na internecie, że to lustro można kupić dużo, dużo, dużo taniej. Ale po jakimś miesiącu czasu, gdzie już nie można było go oddać, bo się, że 4 dychy taniej mielibyśmy na necie. Bo też nie zakładaliśmy go od razu, bo czekało na remont po prostu. A ja się tak napaliłam na to lustro, że koniec, kropka musi być moja. Bo ktoś wykupi. No, ale wykupiają. Do dzisiaj są w sklepie, byliśmy. Chcecie? Że kupilibyśmy je raz, że taniej na necie. Dwa, mielibyśmy jeszcze zwrot gotówki z Leti. Bo używamy wtyczki do zakupów i tam też by się nazbierało, także no to pa! Znaczy ona mnie trochę denerwuje, ta wtyczka. Czemu? No bo chcę sobie puścić jakiś film, załóżmy, z laptopa. Aha. I dup powiadomienie, dup, zwrot, cały czas zwroty non stop. Ja ich nie mogę pozamykać, bo cały czas mi wyskakują. On jeszcze nie wie, co znaczy. Bo właśnie to chyba oznacza to, że za dużo kupujesz. Nie, zakupy dzielą się na co najmniej 5 zwrotów. Wiesz, jeden zakup, 5 zwrotów. Tak! No oni tam, nie wiem dlaczego oni tak robią. Jakieś 2 złote z czegoś, 3 złote z czegoś.
Masakra. Denerwuje cię, że zwracają ci pieniądze? Ja se myślę, ile ty wydałaś. To się nazywa oszczędzanie. Po tym lustrze byliśmy już mądrzejsi. Ej, zawstydzasz mnie! No, więc jest taka wtyczka, która wam zwraca pieniądze i dostajecie takie powiadomienie. Musicie wejść na Leti Shops, tak? Taka jest strona. No i to się instaluje. Ty to opowiadaj, to lepiej opowiadasz. Ja to powiem tak płytko. Nie, no bo to jest proste zasady, no nie? Monitorujecie, tam przechodzicie, wtyczka ma się świecić na zielono, podczas gdy robicie zakupy, wtedy zwracają wam kasę, hajs i tak dalej. 79 zł już mam. No mówię ci, że... 79. No mówię, że cały czas przychodzą powiadomienia. I 50 zł jeszcze mam w tym. No. Będę miała 130 zł. Na co ty to udasz? To już było, to jest stare. Potem byliśmy mądrzejsi, już farbę kupiliśmy przez wtyczkę. Więc wyszło nas o wiele taniej i wtyczka. Farba była tańsza na necie niż w sklepie i my mamy zieleń boho. Z Durexa. Z Duluxa. Z Durexa. O, Jesus, z Duluxa i Zikera. Bo bardzo dużo pytań. Przestań, nie rób tak. Zawstydzasz mnie bardziej. Gotówkę, którą zbieracie na Leti, możecie wypłacić na swoje konto PayPal lub konto bankowe, więc jest to faktyczna gotówka, którą możecie wykorzystać na dowolne zakupy, jakie tylko chcecie. Czy to stacjonarnie, czy przez internet. Pierwsze co, to musimy ściągnąć tutaj ten... Listwę. Listwę przygotowaną. Lezę za tobą. Lezisz mnie. Śledź. O, woda. Napiję się. Bardzo ciemno. Zanim będziemy odkręcać listwy, najpierw zajmiemy się jeszcze tutaj uchwytem na odkurzacz, też go zdejmiemy. Co? Będą dzwonić. Zmieniłaś melodyjkę. O, o, nie. Listwy mamy już zdemontowane, więc teraz zabierzemy się za wymierzenie sobie tych drzwi. Musimy przemiecować sobie tutaj belki i to wam zaraz wszystko pokażę, bo to jest zbyt trudne, sam jeszcze tego nie rozumiem. Ale będzie dobrze, prawda? Mamy listwy zdemontowane, teraz pokażemy wam, o co chodzi z drzwiami właściwie. Te drzwi będą tutaj wmontowane. Więc te... Jest Johnny! Widzicie, ta szpara jest zbyt duża, dlatego zarówno po jednej stronie, jak i po drugiej stronie trochę to zmniejszymy, tak żeby Marty nie było widać. To będzie nasza framuga. My chcieli to jeszcze przemalować na czarno. Póki co wygląda to w taki sposób. Fajnie, że wam się fajnie patrzy. O. Tak też to ładnie wygląda, powiem ci. Długo się będziesz tak zastanawiał. włos, włos, ciągnij włos, ciągnij włos. Mierzymy sobie, gdzie tutaj pójdzie ta belka. Góra, dół już mamy wycięty. Idziemy to uciąć i zabieramy się za kolejny etap. Here's to the broken man who stood and watched when he heard you came. It shows me that faith is more than sight. Po docięciu desek zamontowaliśmy je tutaj do ściany na kołkach. Tak jak widzicie, jest w miarę równo. Jest równo. Pięknie jest. Taki gadżet. Kosztuje to 6 zł. I tutaj mamy zaznaczone, w którym miejscu powinniśmy zrobić otwór na zawias do konkretnego wymiaru zawiasu. My mamy tu akurat 26 mm. Chcę mieć 20 cm od góry. Więc sobie tutaj zaznaczyłem i w tym miejscu robimy dziurkę. Ta dziurka już tu jest, bo ja już ją wcześniej zrobiłem, bo nie mogłem się doczekać. Ale tak to wygląda, że przykładamy i
Znaczymy sobie dziurkę, w którym miejscu jest środek naszego zawiasu. Po każdej stronie. Teraz będziemy nawiercać te otwory. Czas na mimikę mojego męża w zwolnionym tempie. Dobra, sytuacja rysuje się tak, że najwyższy czas powoli montować drzwi, ponieważ zawiasy już Krzyś wprawił i przykręcił. Żeby mieć wysokość od dołu wszędzie taką samą, ma ten sam wymiar, bo chcemy, żeby one były troszeczkę wyżej. Ty, ale drzwi na odwrót żeśmy zamontowali. Co ty kurwa gadasz? Dobrze są. Nie żal ci męża? Nie żal ci zdrowia męża? Wyszedł nam problem, o którym wiedzieliśmy, że tak będzie na samym początku, bo widzieliście, jaka jest różnica między szerokością tutaj tej wnęki w tym miejscu, a w tym miejscu. Taką mamy różnicę między górą a dołem i będziemy musieli gdzieś to zniknąć. To jest różnica centymetra i w tym momencie tutaj jest na zero, trzeba je wciskać. Natomiast tutaj mamy dość sporą lukę i stwierdziliśmy, że najprostszym rozwiązaniem, żeby tego uniknąć i włożyć tutaj jeszcze oczywiście te uchwyty, będzie wyfrezowanie tej części i rozszerzenie jej jakby. Bo tutaj wszystko jest ładnie równo, jak i z tej, tak i z tej strony jest symetrycznie, wszystko gra. I problem leży tylko tutaj w tym, że to jest zbyt wąskie, a na to nie było rozwiązania, ponieważ no, ściana jest jak tipi. You are my rainbow, you are my cape, you are my sanity in the streets, you are the silence, you are the stillness, you are the main star in my play, better shake with me, soon we'll see. Czas na nawiercanie dziur na naszych uchwytach, co one będą takie bardzo długie i wysokie. Oczywiście mądrzymy, znosimy je góra-dół bez sensu. Jak zawsze. Bo my się tak lubimy trochę bardziej urobić. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak tam moja pomocnica? Czy masz? Mój duży palec! Montujemy drzwi, więc chwila prawdy, czy nam się wszystko zgodziło. No i co? Idealnie. Jest git? Aha. Co ty gadasz? A na dole? No, góra? Zajebiście. No. Mega. Zakończyliśmy kolejny etap. Nie śmiej się! Nie nagrywać! Ty to notorycznie robisz! Zapomniałem włączyć nagrywanie. Ale już wam pokazuję, nic nie straciliście, bo tylko żona mnie bardzo chwaliła, jak to mi świetnie poszło. Nie śmiej się ze mnie. Także zabudowa taka pod regips już jest gotowa. Tam jeszcze muszę dwie śrubki na górze przykręcić, bo zapomniałem. Ale już jest to spasowane. Będziemy zaraz to wyciągać stąd, to całe rusztowanko, żeby móc to pomalować, mówię o deskach. A na górze przykręcimy regipsa. Żona robi obiad. Tak, mój mąż kręci. Nic nie jest ostre, misiu. Miał sam ostrzyć. Ale nie jest na twarzy, tylko na punktowo. No. To powinien wyostrzyć punkt. Jaki? No, jak twoją twarz. Chociaż ostrzy. Ja widzę, że ostrzy. Jak nie jest ostro, to trudno. Już nie będę nagwałczać ci raz, bo już nie mam siły. Poza tym chce mi się strasznie pić. Nie mogę się dzisiaj napić. A tutaj ta dupna metaksa to jest świetny plan.
Mała aktualizacja. Udało się skończyć tutaj zabudowę pod Regipsy. Już wam to pokażę. Czekajcie, bo później Marta mówi, że nie ma ostrości, a ja wam tą ostrość już zrobię. I tak, mamy tutaj to już całe spasowane. Teraz na to przyjdzie płyta karton gips i następnie to zaszpachlujemy, żeby tego wszystkiego, jakichś niedoskonałości się pozbyć. I będziemy musieli pozbyć się jeszcze tej całej ramy, którą robiliśmy. Musimy ją zdjąć, bo będziemy ją malować na czarno, bo taki kolor będzie bardziej nam pasował do zielonych ścian. Tą taśmę zaznaczyłem, dokąd będą się otwierać drzwi, bo tu na górze jest lustro i ono tu będzie, i ono tutaj musi być takie duże i nie wiem, czy starczy miejsca. Nie wiem, czy nie będę musiał jeszcze tego wszystkiego przewiercać i zmieniać. To się okaże. Pajzel niemiłosierny. I mamy gotowe. Przykręcone mamy już regipsy. Czyli cała zabudowa już jest praktycznie gotowa. Od środka zostanie w taki sposób. Nie będę tu już dawał płyty. Nie ma to dla mnie żadnego sensu. To jest schowek. Szpachlujemy i dzisiejszy etap możemy uznać za zamknięty. Zdemontowaliśmy drzwi, są tutaj, będziemy je malować i zdemontowaliśmy je dlatego, żeby ich nie ubrudzić przypadkiem od gipsu, szpachli, czy jak to tam się nazywa. Później wyszlifujemy i będziemy malować na biało tą część, z tego względu, że tam będzie taki pasek biały na górze odcinający. Przechodzimy do malowania, nie? Zabieramy się za malowanie, już wszystko zostało zabezpieczone, oklejone. Krzyś się postarał tym razem, bo im lepsze obklejenie, tym mniej roboty później. Daliśmy już grunt, bo... Grunt? To mieć grunt. Lecimy. Krzyś mnie nienawidzi za tą farbę, a może nawet nie mnie, jak tej farby. Kogo nienawidzisz? Mnie czy farby? Wszystkich, którzy dotykali tą farbę. Kuriera nienawidzę, sprzedawcę nienawidzę i człowieka, który wymyślił. No, okej. Okay. Mamy wszystko pomalowane, zdejmujemy taśmy, zdejmujemy folię i zakładamy drzwi. To próbujemy wcisnąć tak, żeby nie uszkodzić ściany. Dało się automatyczne? Nie, dałem start. Nie wiem, nacisłem po prostu, żeby to ostrzyło. Nie wiem, co jest ustawione. No to trzeba sprawdzić, Kanie, żeby to było ostre. Trzymaj. Popatrz do mnie. Mega dumna. Nasze uchwyty pomalowane na czarno. Zobaczcie, tu są uchwyty. I w ogóle one się nie odznaczają. Tworzą taką idealną całość z tymi drzwiami, więc to jest mega hit dla mnie. Tylko je dobrze zamontujmy.
końcu koniec. Nam efekt bardzo się podoba, całkowicie inaczej to wygląda, jest trochę ciemniej, natomiast i tak uważam, że ta kolorystyka jest zdecydowanie ładniejsza. Tak, jeśli ktoś chciałby tak sobie zabudować, bo ma wnękę, to to jest super sposób, bo można to otwierać, zamykać. Zapraszamy do mnie na Instagrama, do Marty na Instagrama. Tak jest. I do obejrzenia innych filmów. Ja ci znowu coś pomyślę. Mówię, miesiąc spokoju potrzebuję, miesiąc spokoju. Nie ma szans.